Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu odrobienia nietypowa rzecz, pokażę Wam jak ze zdjęcia tabelki zrobić tabelę w Excelu. Żeby to zrobić będziemy potrzebowali aplikacji mobilnej programu Excel. Aplikacja mobilna umożliwia przerabianie zdjęć na właśnie tabelę. Po lewej stronie widzicie zwykłe zdjęcie zrobione w telefonie strony tabelki, którą za chwilę przerobimy na dane w Excelu. Żeby to zrobić musimy oczywiście otworzyć naszą aplikację mobilną. W prawym dolnym rogu klikamy trzy kropki, Zmieniamy kartę z narzędzi głównych na wstaw, a następnie z dostępnych opcji wybieramy z obrazu. Ja tu już wcześniej dodałem jedno zdjęcie. Jest to zdjęcie tej tabeli z lewej strony. Jak widzicie, musiałem nieco poszerzyć obraz, poszerzyć zakres, z którego te dane będą pobierane. Następnie klikamy wstawianie, no i w tym momencie moje dane są przerabiane na dane tabelki. Tutaj Excel. Każe nam zwrócić uwagę na pewne rzeczy, natomiast my to na razie możemy pominąć, dodajemy więc tabelkę. Jak widzicie, w tym momencie mamy zwykłe dane, mamy zwykłą, zwykłą informację o, jest to zwykły arkusz kalkulacyjny, który możemy zapisać na naszym telefonie, a następnie wysłać udostępnić go sobie na komputer stacjonarny. I wtedy nie musimy przepisywać danych bezpośrednio z naszego tutaj zdjęcia, tak? Tylko wszystko jest robione w formie cyfrowej. Po więcej porad, zapraszam na moją stronę ujrp.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący e-commerce, dotyczący Excela. No i oczywiście, w sprawie szkoleń, napisz na biuro mapa